8 listopada wspominamy świętego Adeodata I, papieża. Adeodat, zwany także Deus Dedit, dar od Boga, albo przez Boga dany, co jest odpowiednikiem polskiego Bogdana, był synem rzymskiego subdiakona Stefana. Został następcą świętego Piotra po 40 latach kapłaństwa. Pontyfikat Adeodata, 68. biskupa Rzymu, trwał od 19 października 615 roku do 8 listopada 618 roku i nie należał do łatwych, bo w tym czasie Rzym nawiedziło poważne trzęsienie ziemi i epidemia świerzbu, z powodu której papież musiał opuścić miasto. Był lojalny wobec Herakliusza, cesarza bizantyjskiego, i dlatego poparł Ezarchę Eleuteriusza, władcę Rawenny, w wojnie z Longobardami, którzy opanowali wówczas północną część Półwyspu Apenińskiego i często napadali na ziemie południowe. Honoriusz I w epitafium na cześć Adeodata określił go jako człowieka wielkiej mądrości, pobożności i bystrości umysłu, a jednocześnie pełnego prostoty i łagodności. Podkreślał jego pokojowe usposobienie i to, że podczas zarazy osobiście niósł chorym pomoc i pocieszenie. Twierdzono nawet, że był cudotwórcą, którego pocałunki łagodziły cierpienia, a nawet miały uzdrawiać z trądu. Wspominany był też jako sprawiedliwy sędzia. Adeodat chciał poprawić dyscyplinę wśród kleru. Ograniczył przywileje benedyktynów rzymskich na rzecz kleru diecezjalnego, który był bliższy jego sercu. Dlatego powierzał urzędy księżom, a nie mnichom. Osobiście wyświęcił wielu nowych kapłanów. Prawdopodobnie były to pierwsze święcenia od czasu świętego Grzegorza Wielkiego. Chciał, by kapłani więcej się modlili. Wprowadził też specjalne nabożeństwo wieczorne dla kleru. Był więc prekursorem nieszporów. Dał wszystkim księżom prawo odprawiania 2 mszy świętych dziennie. W czasie jego pontyfikatu po raz pierwszy zaczęto używać pieczęci ołowianej na bullach i dekretach papieskich. W Watykanie zachowała się jedyna bulla z tego okresu. W źródłach rzymskich odnotowano, że Adeodat, jako pierwszy z papieży, przekazał testamentem pewne środki materialne na rzecz kleru rzymskiego. Zapisu tego miał dokonać na łożu śmierci. Zmarł w opinii świętości 8 listopada 618 roku. Spoczywa w rzymskiej bazylice świętego Piotra. Po śmierci tak go opłakiwano, że następny papież, Bonifacy V, został wybrany dopiero po 13 miesiącach, gdyż szukano kardynała podobnego do Adeodata. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Adeodata, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła wraz z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.